W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Jesteśmy w hoteli Amber, tuż przed galą bokserską Tomasza Babilońskiego. Rozmawiam tutaj z jednym z promotorów, Andrzejem Grajewskim. Panie Andrzeju, witam. Cieszymy się, że pan jest tutaj z nami i proszę powiedzieć, na jakiej zasadzie pan tutaj współpracuje na tej gali. Wiemy, że jeden z zawodników, Marcin Jankowski, właśnie tutaj występuje. Wiemy również, że Reni Mitak miał występować, niestety się nie pojawił. Niech pan troszkę więcej nam przybliży o tej sytuacji. No tutaj... Ja zawsze miałem dobre stosunki z Tomkiem Babilońskim. On poprosił mnie o pomoc, szukanie sponsorów, takie inne rzeczy. Pomogłem mu tutaj. Miał tutaj też dwóch zawodników ode mnie boksować. To był Nick Klapat, ale niestety skręcił kostkę na sparingu i nie było możliwości, żeby do jutra był gotowy. Później miał iść za niego Roni Mitak, ale się okazało, że on jest po treningu kondycyjnym. Na razie ma jeszcze 7 kilo nadwagi. Było nie fair w ciągu tygodnia kazać mu zejść z wagi i potem jeszcze dobrze boksować. Ja zawsze w sercu jestem sportowcem i w dzień, kiedy trener powiedział mi, że to raczej jest niedobra decyzja. W tym momencie poprosiłem Tomka, żebyśmy tę walkę przenieśli na inny termin. To są tylko ludzie, to nie są komputery, nie można ich nastawić na program 10 i było wszystko w porządku. Ja wiem, natomiast walczy tutaj Marcin Rykowski, natomiast wiemy, że on występował raptem tydzień temu w Berlinie. Czy w związku z tym to nie za krótka przerwa, żeby w takim krótkim okresie od razu dwie walki? Nie, wie pan, ja panu powiem jedno. Ja od strony sportowej za bardzo się nie wtrącam. Mnie ta cała otoczka wokół interesuje. Rozmawiałem z trenerem, powiedziałem, słuchaj, jest możliwość odbycia punktowanego sparingu czterorundowego. On powiedział, bardzo, bardzo chętnie, sparingi i tak, niedziela był ostatnim momentem, kiedy jeszcze by sparingi się odbywały, więc mówię, przyjeźdź do Berlina. Długo to nie trwało, dlatego że ten przeciwnik myślał, że to jest łatwy kąsek, dlatego że ma tylko cztery walki, no ale Reksiu ukarał go bardzo mocno i szybko się to skończyło. Z powrotem widzimy tutaj, panie Andrzeju, pana u nas w Polsce. Czy w związku z tym możemy się spodziewać, że w jakimś najbliższym czasie również zobaczymy pana osobę przy współpracy, przy jakimś projekcie, jakiejś polskiej gali w niedalekiej przyszłości? No na pewno ja rozmawiam z telewizją. Mam nadzieję, że te rozmowy na drugi tydzień już się skończą pozytywnie. Podpiszę kontrakt i wtedy będzie cała seria gal w Polsce pod moją dyrekcją. Jeżeli to się uda, bym się bardzo cieszył. Jeżeli nie, powiedzmy sobie, nic z tego nie będzie. Więcej siwych włosów nie dostanę, jakich mam. No ale fajnie było, jakby to wszystko wyszło, bo w tej chwili uważam, że polski boks zawodowy jest na bardzo niebezpiecznym wirażu, żeby to się nie skończyło wszystko tragicznie dla nas wszystkich. To znaczy tragicznie w tym sensie, że jest coraz mniej pieniędzy na rynku. Sponsorzy nie wykazują takiego wielkiego zainteresowania i każda gala, która poprawi ten poziom i wizerunek tego boksu, na pewno też innym promotorom, moim kolegom, powiedzmy sobie, pomoże po to, żeby ten polski boks zawodowy nie umarł się naturalną, bo ten amatorski niestety już tak się stało. Oczywiście nie znamy jeszcze tutaj szczegółów teraz pana projektu, natomiast a po tego, co pan w tej chwili powiedział, rozumiem, że pan miałby jakiś nowy pomysł, tak, jeśli chodzi o organizację właśnie tego typu imprez bokserskich? Wie pan, pomysł jest bardzo prosty. 6 dobrych, wyrównanych walk. Nie na tej zasadzie, że przyjedzie facet za 400 euro i musi w pierwszej rundzie się położyć, albo będzie położony w pierwszej rundzie. Mają to być walki przede wszystkim zacięte i niech wygrywa lepszy, prawda? Dlatego nawet wspólnie tutaj z Andrzejem Kraśnickim rozmawialiśmy na ten temat i mam nadzieję, że będę mógł i polskich, i niemieckich sędziów na tę galę zapraszać, pomieszać ich, niech sędziują tak, jak im zdrowy rozsądek nakazuje i w tym momencie będzie wszystko w porządku. Czy rozumiem, że pan jest gotowy, projekt jest gotowy, czyli tak naprawdę teraz piłeczka jest po stronie telewizji? No tak, telewizji, no i oczywiście nawet jeżeli ja ten kontrakt podpiszę, to będę musiał szybko wygrać w Totolotka, bo tylko z telewizji tego się nie zapłaci.
To a propos pana pomysłów u nas w Polsce, a wiemy również, że pan dużo działał w Niemczech. Czy w związku z tym na rynku niemieckim również pan ma jakieś teraz plany najbliższe? Ja mam właściwie czterech bokserów niemieckich, powiedzmy sobie młodych i niezłych. I uważam, że będę ich też wykorzystywał w Polsce, dlatego że w Polsce liczy się dobry boks, dobry zacięty boks i ten zwycięzca, prawda, zostanie w pamięci kibiców. Jeżeli to się powieli, powtórzy, ten zawodnik będzie tutaj występował, będzie miał za przeciwników tak samo równych sobie, wtedy produkujemy dobre widowisko, nie produkujemy tego, że w pierwszej rundzie pierwsze trzy walki kończą się, mamy godzinę przerwy w programie, no to jest dla każdej telewizji jest straszna historia, prawda? A tego chcemy uniknąć. Wiadomo, że trudno zrobić taką galę właśnie, gdzie się ma parę naprawdę bardzo dobrych pojedynków na wysokim poziomie, czy w związku z tym, wiadomo, to niesie ze sobą wiele kosztów, czy właśnie w związku z tym, jeżeli panu ten projekt się uda, to czy nie będzie tak, że jednak tę galę będzie można organizować, ale w dłuższych odstępach czasu, czy będzie możliwe to, żeby na takim poziomie galę organizować dosyć często? No, ja planuję raz na kwartał, czyli co 3 miesiące i to nie to, że ja będę miał tylko swoich bokserów, oczywiście będę rozmawiał z Babilońskim, będę rozmawiał z Wasilewskim, którzy też dysponują całą plejadą dobrych bokserów, gdzie nie wszystkich mogą zatrudnić na swoich galach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uważam, że my musimy się zintegrować po to, żeby ten polski boks zawodowy nie zginął śmiercią naturalną. A czy będzie pan również może miał jakiś pomysł, żeby dać szansę jakimś bokserom amatorskim? Wspomnieliśmy tutaj o niestety o naszej klęsce w boksie amatorskim. Czy właśnie w związku z tym, dlatego w tym projekcie będzie może miejsce dla po prostu tych młodych wilków, na przykład z amatorki? Ja rozmawiam ze Zdzichem Nowakiem, moim kolegnym przyjacielem w Poznaniu. Widujemy się często, rozmawiamy o problemach boksu amatorskiego, ale widzi pan, jeden Grajewski tego boksu amatorskiego nie uzdrowi. Tutaj trzeba powiedzieć o koncepcji szkolenia, koncepcji naboru, prawda, młodych adeptów tej sztuki pięknie. Jeżeli w tym momencie znajdziemy na to fundusze, oczywiście jako Polski Związek Bokserski, w tym momencie zacznie się szkolenie, prawda, to tak jak w piłce, zrobiliśmy orliki, teraz na orlikach coś musi się dziać, tak samo tu musimy stawiać ringi na każdej, powiedzmy sobie, możliwej skrawku hali i tam tych ludzi przywoływać. Na pewno talenty z 70-tych, 60-tych lat na pewno nie są współmierne do tego, jakie talenty mamy teraz. Teraz w tej chwili młodzież ma dużo innych rzeczy, jak dostać porządnie raz w czoło, prawda? I to też nie wszyscy sięgną do tego boksu, ale po to jest Związek Bokserski, po to są ludzie, którzy naprawdę na co dzień pracują w tym i są zwolennikami tego boksu, żeby znów uzdrowić tą polską szkołę boksu, bo ta polska szkoła boksu nie zginęła, tylko myśmy chwilowo nie zapomnieli. Wydaje się, znaczy bardzo najprawdopodobniej to będzie pewnie wyglądać tak, że jak się uda ten projekt zrealizować, to pan wspomniał, że chciałby pan, żeby było dużo dobrych pojedynków, a jak wiemy, pięściarze w tej chwili, ci najlepsi na naszym podwórku są, prawda, rozrokowani w różnych grupach promotorskich. Liczy pan na to, że uda się właśnie pościągać ich przy współpracy z innymi promotorami? Ja uważam jedno, że w tej chwili była taka moda nabijać rekordy. Nabijać rekordy i faceci mają 23-0, 25-1. I co to daje? Nadal nie zarabiają adekwatnych pieniędzy do ich rekordów. Powinniśmy to wszystko zrewidować, powinniśmy znów zacząć robić dobre gale, zacięte bale, dobre pojedynki. Wtedy wciągniemy na nowo kibiców, wciągniemy telewizję, które może nareszcie zaczną płacić, bo tu jest w tym sęk. Jeżeli zachodnie telewizje płacą, prawda, za dobre walki, dobre pieniądze, dlaczego w Polsce ma tak nie być? Boks zawodowy nie może być traktowany w Polsce przez stacje telewizyjne jako tam piąte koło uwozu, ach, damy im kamery, to im wystarczy. Na pewno z tego wielkiego boksu się nie zrobi i nie wykrujemy wielkich mistrzów. Aby to się udało dla polskiego boksu zawodowego, trzymamy kciuki. Moim gościem był Andrzej Grajewski. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo Państwu.